Dobra, jazda, jazda, gramy. Dalej. A, Forge miałeś, to okej, okay. To jakieś tam kanony jeszcze mogę zrobić na takie lingi. Jakie tam były w miarę wcześnie. Drabinka do jutrzejszego Dreamhacka jest. Z czego się śmiałem, Gumkoman, bo już nie pamiętam, o co chodzi. Trzeba ta siemca puścić. O, i klasa. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Piotr Broszko, zaczniemy nową historię. Napisałem na FB. Spoko. Brzmi jak jakaś piramida finansowa, kappa. Bardzo dziękuję, Blejko, za hojność. Pozdrawiam. No nie wiem jeszcze, co tam ten, ale ogarnę po streamie, nie? No teraz to na pewno nie. Teraz lepiej nie, ale mega dziękuję za wsparcie transmisji. Bardzo miło. Piotr Broszko. Okej, okej, okej. Ogarniemy, mega dziękuję. A, dobra. To w takim razie gratuluję. Doskonale. Czemu 90% Polaków jest w grupie A? No, kierujesz to pytanie do osoby, która no, nie robi, nie rozdziela ludzi po tych grupach. Tak wyszło, no, z tych tam punktów EPT i czy z innego tam z kwalifikacji generalnie. Jakiś tam system jest, ja się nigdy w niego tak bardzo, bardzo, bardzo nie wczytywałem, żeby wiedzieć, dlaczego dany gracz jest w danej grupie. Możliwe, że też jest jakiś element losowości tam. Ale wierzę, że admini to tam dobrze zrobili. O, leci tam SkyCK, trzymaj się, pozdro. No to fajnie, to brzmi wszystko, doskonale. Bardzo mi miło. Spokojny streamer, a to sekstówka, let's go. No i drummer jeszcze. 1, 2, 4, 5, 6. Najlepsze hasło. Drummer. Trzeba zaczynać od największych. Gdzie jest ta? Okej. Okay. Szybko zajmuję kolejne asymilatory, co może oznaczać jakiegoś... Oho. Uff. Nie ogarnął jednak mój zacny oponent. Our forces are under attack.
Żałuję cały czas do tego. Oho. No, faktycznie widzę, że się powodzi. Odżyją u nas. Uśmiech, jestem gotowy. No na razie jest najlepszy polski LAN podobno. Robiony. Pan SkyCK ogarnia. Mega dziękuję. Właśnie ciśniemy przeciwnika i... Koko Jumbo i do przodu. Doskonale. Czy coś, czego w Zergu wiecznie nie ogarniam? Wszystkiego! Ja tu nic nie robię dobrze. Panie, ja tu jestem jak stępień w 13 posterunku, ja tu nic nie widzę. Znaczy, widzę, ale nie potrafię jeszcze tego dobrze zrobić. Boże, co to jest stalkery takie zaskakująco sensowne. Ten warpizm, który tam poleciał. Boże, co on robi? Co to jest za kaskader? Jezu, nie. Moim zdaniem to jest słabe za te stalkery, ale dobra, jest spoko. Piękna sprawa, dobra, prawie 4900 MMR. Doskonale. Co? Ej, co? Co ja czytam w ogóle? Przypomniałem sobie, jak Lazar jadł burgera i się nim prawie udusił ze śmiechu, potem jak gadaliśmy, nagle przyleciał jakiś nawalony typ, nakiepował mu do pucharka, po czym Rosen wbiegł bronić pucharka. Co? Było coś takiego? Ja tego nie odnotowałem. Ktoś z co? Co ja czytam? Co ja czytam? To co chodzi? Stary fanatyk 10 lat temu. Znam Manę. No ciężko nie znać Many. Jak od 10 lat na scenie się mniej więcej interesujesz, wiadomo. Doskonale. Ale to co, widziałeś tego Lana Blake'a, co był teraz w Warszawie?
Siema Fikmik Fegel, Just Watching, witam mocno również. Dobra, spoko. Doskonale, dokładnie, doskonale. Piękna sprawa. Czemu gram jak Wania? Wcale nie. No nie, no widzę, że pokonam gościa, bo przecież, no zobaczcie ten wykres przecież. W sumie może nie był taki fenomenalny. Ale, no dobra, bo tutaj mnie te adeptki trochę... Ale tak czy tak, tak czułem, że mam ekonomię spoko. No i on w ogóle gra stalkery, przecież stalkery są... No, nie za dobre. A, z powtórki, spoko. No to bardzo fajnie. To teraz takie rzeczy są robione. Na polskiej scenie. Niemożliwe, Fegel, że to... Że nie kojarzę. Aha, chyba, że nie znasz osobiście, w sensie. To, no tak, to różnie może być. Ale chyba kojarzysz takiego gracza jednak. Xelos Teran. Dobra, ja chyba z nim grałem raz, pamiętam. To będzie trudne teraz, nie tak jak na Protoosa. No ja też od StarCrafta 1 zaczynałem. Jak klanu zbierane zostało hajsu na transport dla Zeda. Tak, ludzik. Nie, to tak taki niby żart był, ale... Ale no. Mam nadzieję, że Zedowi tam się nic nie przydarzy. Na następnym turnieju. Trzymaj się, Infester Jim, dzięki za obecność, pozdro. Niemożliwe, że ktoś... Jak mi to Angry umknęło, że ktoś tak nakiepował? Jest... Jak abstrakt. Siema, Freak, jak te quick injecty ogarniam? No bo ja to robię nie patrząc, dlatego tak szybko. Po prostu na ten... Spacjo przełączam się między bazami, a od piątku mam królowe i to nie jest trudne. Zrobiłem poradnik z tego, wykrzyknik tam poradnik i chyba tam jest filmik szybkie injecty i tak dalej. Polecam. Oho. Już co, mamy problem, zapomniałem... O mój Boże, zapomniałem tego Overlorda. Jezu, co ja robię? O nie. Ucieknie, nie ucieknie. Tak czułem, że nie ucieknie. To nie jest dobry początek. Taki średni bym powiedział. Boże, zapomniałem zrobić kilku rzeczy i się to teraz będzie mściło. Szybkość do ringów taka...
takie taktyczne spóźnienie tutaj było. Mnie poniosło z tym. Chociaż w sumie. Spoko, spoko. Mam napisane. No ja od początku praktycznie, od 2011, od lutego gram w grę. Super. Dobrze idzie. O Jezuniu. Gorzej idzie. Łaskawy. Jezu, nią. O, pieniądze! Coraz bliżej. Ile? Cały czas wrzucasz? Jakiś filantrop, let's go! Żonglerka dronami. O, wow, dobra. Mega dziękuję, Blake'o. Idę na serio, to poważna sprawa jednak się zrobiła. Nie żartowałeś. Ej, no co ja robię z tymi dronami? O Boże, ja nie mam ani jednej jednostki walczącej. Znaczy królowe mam, nie? Ale nic innego tutaj nie mam. O mój Boże, nie. Ale skasztaniłem tę grę. Boże, ja bym Ignesta nawet od tego grania na Protossa. Ale padaka gaming. Co ja gram w ogóle? Tak niby na terana, ale nie na terana. Człowiek się gubi. Mega dziękuję. Dobra. Wierzę, że się zaraz coś odmieni. To jest bardzo słaby atak. Jezu, jak mi tragicznie idzie. No nie, no ja tej gry wygrać nie powinienem. Zdecydowanie tej gry wygrać nie powinienem. Ten jak już turetów nastawiał.
No masakra. Może jest 10 minuta gry, ja powinienem mieć dużo więcej wszystkiego, nie? No nie, ja nawet... Boże, nie, dobra, ja tak źle zagrałem tę grę, że... Może lepiej wyjdę. Jezuniu. Nie, no te heliony trochę mnie tak zniszczyły. Znaczy też nie było może aż tak tragicznie, ale... Zapomniałem o Bane Ignaście, nie? Na Terana. Na Terana o Bane Ignaście zapomnieć. Dobra. Mega dziękuję, Blejko. Piękna sprawa. Poważna, będzie to dopiero początek. Okej. Namówiłeś. Let's go. Ktoś tu nie zrobił Cryptmora w głównej bazie, żeby mieć przejście dla królowych. No też ono zazwyczaj faktycznie powinno być. Yes. Nie no, takie podstawowe jakieś tam dronowanie tutaj zrobiłem, no moim zdaniem bardzo spoko, ale trochę nie doceniłem, że jeszcze przecież są taranie, którzy wjeżdżają tymi helionami i to jakby nie było Benignesta, nie było lingów na pozycji, w ogóle nie było niczego. Ale spoko, to tak po prostu, jak nagle zagrasz, jak się nagrasz na Protossa, to masz wrażenie, że nic nie musisz robić, a na Terana to trzeba robić bardzo dużo detali. Przynajmniej Liberatora obroniłem w porządku. Siema Maciok. Nie no, coś. Czy opanowałeś jakąś super taktykę Olinem? Nie mam żadnego chyba Olina z Ergiem, szczerze mówiąc. Cześć Koszerski. Właściciel stacji benzynowej. Blejko może na ropie. Co to jest card game w customach? Nie mam pojęcia, nie grałem w to nigdy. Ale jakaś karcianka wygląda na to. Siema Atamix, witam mocno również. No piękna sprawa, no powiem ci, że ja mam wrażenie, jakbym tutaj... No zaskoczony jest. Może tak. Mechman, siema. Się podziały wyzwania, obrona na Rasha. Jakie wyzwania kiedyś były? Obrona na Rasha, wyzwanie? To chyba nie u mnie. No po prostu czasami ludzie grają różne dziwne rzeczy, no i... No i bronimy to, ale to ja nie wiem, kiedy oni to zagrają. Siema Hollywood. Hollywood sędziował chyba Mistrzostwa Polski. Od 10 lat, kurde. Let's go, doskonale. No i teraz, kurczę, mnie usypiają znowu tymi protosami. Potem dostanę Terana, na którego się naprawdę trzeba postarać i o. Skandal. Katar po wyjściu z morza. O Boże. Dobra, elegancko. Mapy treningowe? A to ja nie mam takich, nie grałem takich. Znaczy, w sensie nie grałem takich raczej nigdy. Ja po prostu grałem jeden na jeden. Cześć Kalin, siema. Kac 3, czy sprzedaję na swoim bazarze koszulę? Nie, żadnych koszul nie mam. Koszulki to tak, ale ta, którą mam na sobie, to ona była za najemie 2020.
O mój Boże, a tutaj nie mam? Jeszcze różnie może wyjść tutaj. To moja defensywa niestety. A, dobrze, bardzo dobrze. Jak on rozwalił, znaczy stracił sobie te Oracle CSG. Twardo, kolejny Oracle buduje. Nie trafiłem w ekstraktor, naprawdę? O Jezu, nie, jaka amatorka. Jest bardzo dobrze. Jest doskonale nawet bym powiedział. Anegdotę czy można powiedzieć? No jak familijna, to wiadomo, że można. Let's go. Dobra, doskonałe tutaj było. A, i szybciej czwarta Hatchera, co muszę też sobie ogarnąć. Wow, on już czwartą bazę zakłada. Chyba będzie jeden z tych protosów, co tam spamują, wiecie, te miliony stalkerów. O mój Boże. Ja tu się przymierzam, żeby zrobić ten. Boże. Co ja robię, co ja czynię? No kilka niedociągnięć jest w tej mojej grze. Ja nie, no ale to jak to w ogóle jest możliwe? No takie miało być ładne to wejście. Nie, ja nie wiem. Jakoś tak mega słabo to zagrałem, a on w porównaniu do mnie to mega dobrze. Nie wiem nawet, jak do tego doszło. Ale wiem, co on gra, no. Tylko mój styl na to też jest taki, bym powiedział, wątpliwy. Ej, no bez kitu, gość mnie tak rozjechał po prostu. Aż dziwne.
Myślałem, że to ja tu jestem zergiem. Hej, no. Coś było dziwnego. Mega dziwna ta gra była, w sumie. Ej, no jeszcze było? To chyba nie wydałem tych surowców, nie? Za dobrze, za szybko. W ogóle ich nie wydałem. Czy Krystianer robi streamy? Chyba streamów nie, no ale gra, gra. Na lanie był. Ciśnie troszeczkę. Boże. Klipy. No tutaj ewidentnie mi nie siadło to, zupełnie. Koszerski, tego to nikt nie wie, tego pytania a propos paliwa. Siema, jesteś moim największym fanem. Nawet nie wiedziałem, Tomix, ale miło mi poznać w takim razie. Anegdota z Krystian Remarz, się boję, co to będzie. Siema, Zerber, w ogóle, witam mocno. Tak, to był taki mass gateway, można powiedzieć, no, no, no. HC, u ciebie tak mówisz, nie najlepiej dzisiaj. A za co mu proponowałeś? Dobra, lecimy na Noctiego. Dobra, lecimy na Noctiego. No, Cerber raczej nie krótkie. Chyba, żebym się bardzo, bardzo spiął, to może. Ale to by było, panie, to... Aż bym zmienił stan skupienia, takie skupienie, hehe. To ja nie wiem, o co chodziło w tej historii Blake'ą, jak mam być absolutnie szczery. Miałeś propozycję dla Krystianera, której on nie przyjął? No ja tam nie pamiętam żadnej takiej sytuacji nawet. Czy ja coś inwestowałem w giełdę, strzelba Andrzej? Nic mi o tym nie wiadomo, ale... Chyba, że mowa o potężnych 20 zł w bitcoina. Zerg wymaga ADHD. Dobra, teraz będzie lepiej niż na tamtego innego terana. Teraz będzie większe skupienie, dużo lepsze.
Chyba trzeciej bazy nie zagrałem z tego co widzę. Ale dobra, to też nie jest jakaś wielka sprawa. O Boże, teraz co ja zrobiłem? Nie, dobra, nic, wszystko jest git. Co? Aha, to było przypadkowe. No to nieźle, przesadziłem Crypt Tumora. Metr dalej. Full focus? No staram się skupić jak najbardziej. Dobra, żeby nie zapomnieć też, może zrobię teraz tego Bane Knesta, chociaż nie, no może i nie. To będzie niepoprawne. Lepsze, że niby niepoprawne, aby było chyba całkiem dobre. Armory. Czyli Hellbat Push. A ja akurat nie zrobiłem tego początku tak dobrze, jakbym chciał. Stuwa za mało pieniędzy. Jezuniu, jakie napięcie. Dobra, bardzo dziękuję Blake'o. Luzik, pogadamy. Dzięki wielkie. Się mega próbuję nie wywrócić, że tak powiem, na tego rana za łatwo. Kurde, jednak mi ją wyłapał. Boże, mam mało dron. Jakby ich nie było. No dobra, on też słabo, bo nie ma trzeciej bazy. Ty to on możliwe, że mnie spróbuje dokończyć teraz, nie? Albo jakiś, nie wiem, dziwny build. Dobra, miliard dronek, to nas nie zawiedzie. Ej, co? Ja nie rozkazałem mu lecieć?
Czyli zaekspował. Boże, po co mi 103 drony? Czy zamieniam w lasera się już? Boże, ile on tych min ma. Attack.
To planetarkę zrobił w mainie? Co? O co to chodzi? Jaki wariat z niego. Boże. No, ta gra jest dziwna. Our drones are under attack.
Jezu, nią. Jakaś losowa, randomowa mina. Mam 4 ler. Czego nie rozumiesz? Chyba nie ten skrót klawiszowy, panie inżynierze. O Boże. Mówię D, F? To w którym może być fangal, nie? To doświadczenie zergowe. Dobra, F, teraz będę pamiętać. Nie będę pamiętać, żartowałem. Mineral field depleted.
Mineral field depleted. Bez niewidzialności? Była super gra, powiem wam. Skill wywaliło poza skalę, nie? Gra była taka dziwna. Nie wiem, co robię. Ekonomii nie ma. 100 dron w ogóle, gdzie nie mogę ich nigdzie wsadzić w żadne wydobycie, nie? Fedomax, dzięki za followa w ogóle. Dziko, dziko. Siema, Fomater. Dziwnie się tym gra. Cześć, Cuk, witam mocno również. Antilles, siema, siema. Nie ma tak wykopać inwestora, nie użyć tego klawisza i się zakopać. No i proste, taki trolling lekki. Esport wszedł Polanie dość mocno, dokładnie. Turnieje zawsze trochę tak podbijają ochotę. Dobra, myślę, że GG na dziś. Myślę, że było spoko.